Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj mamy 22 stycznia, poniedziałek. Czas na analizę Bitcoina. Poniedziałek na motywacji. Jedni nie lubią poniedziałków, a ja lubię. Dobra. Ostatnia analiza była przeprowadzana 19 stycznia. Jaki to był dzień? Piątek. Dobra. Taki wtedy był układ na wykresie. Sprawdzamy, co tutaj było, tak żeby to szybciej ogarnąć. Dwa dni temu. Analiza sytuacji była taka, że mieliśmy już prawdopodobnie zakończenie korekty prostej. Impuls, pierwszy impuls wzrostowy, korekta prowadząca trend wzrostowy i dopóki ta korekta nie zostanie wybita, trend wzrostowy jest aktualny. Zasięg przeze mnie wyznaczony i cel dla ceny 13 tysięcy dolarów. Taki był cel, jeżeli cena wybija szczyt. W tym momencie wybija szczyt, idzie w stronę 13 tysięcy dolarów. Punkt docelowy, jeżeli nie ma paliwa, cena zejdzie niżej, zatankować paliwko i kolejny atak, żeby wybić ten opór tutaj, bo tutaj był opór techniczny. Cel 13 tysięcy dolarów. Trochę komentarzy było, myślę, że wszystkim odpowiedziałem. Coś tu jeszcze było. Co ja tu wystawiałem jeszcze? Aha, w D1, że formacja duża wielkiego młota, tak? Czyli prawdopodobieństwo zakończenia korekty prostej. Dodatkowo mamy informację, że powstała formacja pozytywna, czyli odwracająca trend spadkowy na trend wzrostowy. Czyli formacja tutaj takiego byczego wielkiego młota D1. Dobra, trochę tutaj było różnych odpowiedzi. Jedna osoba przedstawiała też swoją analizę. Nie wiem, czy teraz tak szybko tutaj znajdę. Ktoś tutaj gdzieś przedstawiał. Dariusz przedstawiał coś tutaj swojego. Przedstawiał coś swojego, że może być jeszcze podejście wyżej i sugeruje, że jeszcze fala C może zejść w niższe tereny, gdzieś na 8 tysięcy dolarów. Używa też wskaźników, stoch, MACD. I tak to wygląda. Jest taka sugestia analizy, że to jeszcze nie jest zakończona fala C. Zobaczymy. Nikt tego nie wie. Dobra. Czasu nie będziemy tracili, ale fajnie, że kilka osób się zaangażowało, odpowiedziało. Tutaj napisało po swojemu coś pod filmikiem, wyraziło swoje opinie. Dzięki wszystkim, którzy są aktywni, którzy maszerują w jednym szeregu razem ze mną. Dzięki i pozdrawiam. Dobra, sprawdzamy, co to się dzieje. A, jeszcze mieliśmy tutaj kawałek przesłuchać sobie, co tutaj było mówione. Taki urywek z mojej ostatniej analizy. Czyli czy to już jest zakończenie spadków, czy jeszcze podejście ceny do góry i jeszcze kolejna bomba w dół? Nie wiem, na tą chwilę nie wiemy. Według mnie rynek będzie się tutaj konsolidował jeszcze, może wyjdzie troszeczkę wyżej. Trend wzrostowy, wiecie, jak już trzymać, tak? Dopóki ta korekta nie zostanie wybita, trend wzrostowy godzinny jest aktualny. Dobra, styknie, bo wiemy, o co chodzi. Każdy myśli, że wie, o co chodzi. I sprawdzamy sobie na wykresie, powiększę, będziecie lepiej widzieli. Czyli wtedy cena była gdzieś tutaj. Sugerowane zejście, tankowanie paliwa, atak na ten poziom, tak, tutaj na ten szczyt, ponieważ tu był jakiś opór techniczny. Cena zeszła troszeczkę niżej, nabrała paliwa i mocna świeca H1, tak, wybija ten opór techniczny, czyli wyłamuje się z tego oporu. Sugerowane dojście do 13 tysięcy było tak, przez chwilę cena była wyżej, nawet na 13 400, ale widzimy, że tu jest rejon, gdzie ciężkie łapy trzymają swoje, niedźwiedzie trzymają swoje ciężkie łapy i zaczęły tutaj atakować, czyli trend wzrostowy był do wyłamania tej najważniejszej korekty, tak? Wyłamanie korekty, podejście do góry i potwierdzenie wyłamania. I niedźwiadki tutaj już zlikwidowały szybko bykom korektę, która prowadziła trend wzrostowy. I co teraz dalej? Co może być dalej? Nie wiemy.
Popatrzymy sobie najpierw na to, jak to wygląda. Czyli tu już tego oporu nie ma, chociaż ten opór, patrzcie, zamienia się. Był po wybiciu oporu, tak, opór zamienia się w jakieś wsparcie, dopóki nie zostanie wybity. Tak, jeżeli tu został już wybity, tu został już potwierdzony ten opór, czyli te wsparcie, to już nie jest wsparciem, już jest kolejnym oporem. Patrzcie, cena znowu podeszła i znowu ma tutaj problemy, czyli to jest techniczny już teraz dla niej opór, tak? Mogło być wsparcie, ale niestety nie było wsparciem, zostało przełamane. I na razie to zabieramy, patrzymy, co się dzieje. Trójfalowe podejście tutaj jest do góry. Tu mamy w dół też trójfalowe. Grubasy, czyli niedźwiedzie, tutaj za długo się nie pocieszyły swoją korektą, ponieważ korekta trendu spadkowego, to tutaj mają tutaj swoją taką malutką korektę i już ta korekta przez byki została wybita. Jeżeli niedźwiadki wybiją teraz ten poziom, to mogłaby być taka linia cała. Jeżeli niedźwiadki przebiją ten poziom, no to będą mieli większą korektę, tak? I teraz wtedy będzie ta większa korekta prowadziła ten trend spadkowy, godzinowy, tak? Nie ma na razie dziennego, godzinowy. Trend będzie sprowadzała wtedy w dół do niższych, powiedzmy tutaj, rejonów, tak? Rejon popytu, rejon najważniejszy obrony tutaj, gdzie będą bronić na pewno byki. Nie wiemy teraz, co zrobi ta cena, ale co możemy zrobić? No jak co możemy zrobić? Możemy ustalić już tutaj meczyk. Jak tam? Ustalamy mecz? Robimy boisko i robimy mecz. Ja mogę tak zrobić. No kto mi zabroni? To jest mój wykres techniczny i ja mogę tak już ustalić. Dobra, ustalam. Kolejny mecz. Byki kontra niedźwiedzie. Zaznaczam bramki, żeby było wiadomo, o co chodzi. Jak ja tutaj krzywo stawiam, by się przydało równiej. Dobra, grubsza brama. Czyli jest tak. Czerwona bramka, kreska, to jest bramka byków. Niebieska kreska, bramka niedźwiedzi. Piłka jest mniej więcej po środku. Ta przerywana linia jest to dołek fali A, który tutaj widzicie, cena się wiła wokół tego dołku, dopóki nie wyskoczyła. Znowu się tutaj zawija koło tego dołka, czyli tu jest ważny jakiś tutaj poziom. Dla nas jest to połowa boiska i nawet tak fajnie wygląda, jest połową boiska. I teraz tak, gra jest rozpoczęta. Jeżeli cena zaatakuje szczyty, byki strzelą gola niedźwiedziom, mają większą korektę tutaj prowadzącą trend wzrostowy godzinowy. Natomiast jeżeli grubasy tutaj przycisną niedźwiedzi, to będą atakować ich dołek. Czyli gra jest prosta, zasady są proste. Myślę, że każdy rozumie, o co chodzi. Piłka w grze. Byki kontra niedźwiedzie i grają o wybicie. Czyli tutaj jest strefa podaży, którą będą tutaj na pewno pilnować grube niedźwiedzie. Strefa podaży gdzieś rejon 13 i dotąd jak doszło, tak? 13-400. Strefa podaży, czyli tutaj podaż atakować będzie cenę i niedźwiedzie będą pilnować swojego rejonu. Tu jest strefa według mnie popytu, czyli pomiędzy gdzieś tak nawet 9800, nawet 10 bym powiedział, 10 tysięcy poniżej do czerwonej linii jest strefa popytu. Czyli będą pilnować tutaj byki tej strefy, żeby nie dopuścić, by cena przebiła tutaj najniższy dołek, najważniejszy, fali zakończenia, prawdopodobnej fali C, czyli fali drugiej, korekty prostej. I teraz musi być walka, tak? Teraz cena musi nam pokazać kierunek jazdy. Kto ma moc? Kto przejął kontrolę na rynku? Czy
jest kontrola przejęta już przez byków. Pamiętacie, duża formacja młota w D1 i to nas utwierdza, że byki przejęły kontrolę tutaj na tym rynku Bitcoina. Czy grubasy, niedźwiedzie chcą jeszcze próbować zjeżdżać z tą ceną, nokautować byków i zjeżdżać tutaj na niższe poziomy, być może te, które ustawiłem tutaj. Tu chyba było 1 do 1, już teraz nie pamiętam dokładnie. Korekta 1 do 1, korekta prosta, a może tutaj niżej. Tu też był rejon wyznaczony przez poziomy FIBO i tu jeszcze był niżej taki rejon już ze znakami zapytania, pamiętacie, z wykrzyknikami, tak, już naprawdę ostateczny i to by była naprawdę mega, mega promocja, gdyby tam cena doszła. My teraz dokładnie nie wiemy, nie wiem, czy jest taka osoba, która będzie wiedziała, co zrobi tutaj cena, kto naprawdę przejmie kontrolę na tym rynku. Duże podpowiedzi przez tą wielką formację świecową jest, że już byki przejęły kontrolę. To jest pierwszy impuls wzrostowy, też tak możemy to nazwać, że to jest pierwszy impuls wzrostowy. Tu nastąpi jakaś korekta, czy to płaska, czy to prosta. Tak, jeżeli cena wejdzie tutaj w zasięg tego popytu, dla niektórych inwestorów będzie to kolejna świetna okazja na zakupy. Inni będą wystraszeni oczywiście, że cena może zejść, wybić ostatnie dołki i zejść jeszcze niżej. Tak też może być, tak? To nie można wszystko postawić na jedną kartę, że to już jest trend wzrostowy i już tylko trzeba kupować. Różnie może to być na rynku. Nikt z nas tego nie wie. Jedni będą za tym, że już jest super promocja, kupujemy i czekamy na zbudowanie się korekty, mocny atak, potwierdzenie. I będzie fajna, duża korekta już w trendzie wzrostowym, która będzie prowadziła cenę w kierunku szczytów. Lub może być to tylko budowa korekty, tak, w trendzie spadkowym i jednak grubasy cisną z ceną i wybijają najważniejszy poziom wsparcia, najważniejszą linię obrony dla byków. Nie wiemy. Jest mecz według mnie taki. Oto teraz, kto przejmuje kontrolę na rynku. Na razie chwilowa kontrola jest tutaj może przez byków, przez to, że wyłamali tą korektę w trendzie spadkowym. Nie jest potwierdzona, nie jest potwierdzone tutaj zejście niżej, że niedźwiedzie mają troszeczkę większą korektę i schodzą na niższe tereny tutaj, na niższą cenę. Tak jak mówiłem, dla niektórych okazyjną do zakupu Bitcoina. Każdy musi sobie według siebie to przeanalizować i podjąć decyzję. Czy patrzymy na cenę w górę, czy patrzymy jako w dół. Możemy sobie się już pokusić, że ustawimy tutaj. Ustawiamy już tutaj jedyneczkę, ale nie w takim żeńskim kolorze. Ustawiamy ją na niebiesko. Znak zapytania. Nie tak. Jak to ma być? Format. Nie format. Szybko, bo znowu film mi się przedłuża. Coś tutaj nie chce mi się zmienić. Format, styl. Styl. O styl chodziło. Czyli jedyneczka ze znakiem zapytania. Czyli patrzymy pozytywnie do góry, że jest to impuls fali pierwszej. Tu będzie korekta. Jakaś fala A. Fala B, być może fala C, korekty prostej, dwójeczka ze znakiem zapytania i mocny atak byków, strzelona brama, mamy korektę prowadzącą trend wzrostowy. Równie dobrze może być to fala A, jeżeli patrzymy negatywnie, że jest to fala A, zbuduje się fala B, fala C i jednak bombardowanie. Nie wiem, jak to będzie. Na razie zostawimy tutaj jedyneczkę pozytywną. Sklonuję, zrobię tutaj jeszcze dwójeczkę ze znakiem zapytania. C2. Znak zapytania. Że gdzieś ta cena dojdzie w rejon jeszcze tutaj tego popytu. Nie wiemy. Teraz być może się będzie B budowało. Później być może jeszcze będzie C. Trzeba poczekać. Myślę, że kilka godzin i będziemy mieli temat wyjaśniony. I zobaczymy. Kto przejmuje kontrolę?
A jeszcze jedno, co Wam chciałem pokazać, jak to wszystko zmniejszę, bo tutaj się robi ten film znowu długi, żeby nie przedłużać. Jak na to wszystko sobie spojrzymy, ja postanowiłem ustawić takie pionowe tutaj linie. Tu jest pionowa i troszeczkę dalej. Nie chcę mi pokazać. Jest. I jest druga pionowa linia. Tylko wam powiem tak. Tu jest marzec. Tu jest maj. I te same daty tu są ustawione. A co to jest? To myślę, że za kilka naszych tutaj analiz powiem wam, co to jest. Chyba, że ktoś się domyśla i będzie wiedział, co to są za pionowe krechy. Dobra. Mecz trwa, ustawka, byki kontra niedźwiedzie. Kto strzeli bramę, pokazuje nam wtedy, że przejął kontrolę na Bitcoinie. Na razie to tyle, więcej nie będę tutaj nic kombinował technicznie. Nie grają. Za jakiś czas zrobimy analizę, zobaczymy, jak temat tutaj się klaruje, co tu się wyjaśnia. Będziemy wiedzieć więcej. Na chwilę obecną niech walka się toczy. Ustawka byki kontra niedźwiedzie. Pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnej analizie wideo. Cześć!